13 stycznia wspominany jest święty Piotr z Kapitolias, męczennik. O Piotrze mamy bardzo skąpe informacje. Wiadomo o nim, że był chrześcijaninem, był żonaty, miał 3 synów, a wraz z całą rodziną podjął życie monastyczne. Mieszkał w mieście Kapitolias na terenie dzisiejszej północnej Jordanii. Miejscowy biskup powierzył Piotrowi urząd kapłański, a on odważnie wyznawał wiarę chrześcijańską wobec miejscowej społeczności muzułmańskiej. Wykazywał, że islam jest fałszywą nauką. Swoje publiczne wyznanie wiary powtórzył przed synem tamtejszego władcy. Początkowo Piotr był namawiany do wyrzeczenia się wiary. Nie zrobił tego, a do naszych czasów zachowało się jego wyznanie wiary. Mówił: „Jesteś królem, ale nie jesteś bardziej honorowy niż Bóg. Grozisz mi torturami, są dla mnie słodsze niż miód. Czy skazujesz mnie na śmierć, są dla mnie lepsze niż życie. Zrozumcie, że nie możecie zmienić przekonania mego umysłu, ponieważ w Chrystusie żyję i poruszam się i mam swoje istnienie. To jest moje pragnienie, moja tęsknota. Umrzeć za mojego Chrystusa, ponieważ dobrowolnie umarł za mnie i powstał na 3. dzień i wstąpił chwale, aby mógł odziedziczyć życie, które obiecuje tym, którzy z radością przeleją krew w jego imieniu”. Wobec tego wyznania władca skazał Piotra na okrutne męczeństwo w postaci kilkudniowych tortur, w czasie których Piotr przypieczętował śmiercią swoją wiarę w Pana Jezusa 13 stycznia 715 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.